rzeczywiście odbywają się tutaj pierwsze w Polsce i w tym rejonie Europy europejskie zawody modeli żaglowych w klasie jednostopowej, z angielska zwanej footy, od słowa stopa. Są to łódeczki, które zalegalizowane, czy powstały, został opisany ich regulamin ledwie 7 lat temu, powstał w Nowej Zelandii. W Polsce mamy je dopiero od roku. W tamtym roku były pierwsze zawody w Polsce. Dzisiaj mamy pierwsze europejskie zawody. Wspaniałe w tej klasie jest to, że regulamin jest niezwykle uproszczony. Cała filozofia tej klasy sprowadza się do jednego pudełka pomiarowego, w którym zmieścić się ma cały kadłub bez żagli. Pudełko ma stopę, na pół stopy. Mamy również tutaj takie, przed każdymi zawodami wszystkie łódki są sprawdzane, nic nie może wystawać poza pudełko z pewnymi dopuszczalnymi wyjątkami. Natomiast wszystko inne, i kształt łodzi, i wielkości żagli, i rozwiązania technologiczne są, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Stwarza to wspaniałe pole do popisu dla własnych rozwiązań, dla własnych konstrukcji. Są to zawody wzorowane na normalnych zasadach odbywanych w żeglarstwie, regatowym. Odbywają się na zasadzie regulaminu określonego przez Międzynarodowe Związki Żeglarskie, w tym m.in. Polski Związek Żeglarski. Zasady sędziowania są identyczne jak w prawdziwych zawodach, z tym, że stosują tutaj modele łódek żaglowych. Oceniamy przede wszystkim prawidłowość przebiegu poszczególnych wyścigów, na które składa się przede wszystkim pierwsza zasada, to żeby żaden zawodnik przed startem nie był na falstarcie. Później oczywiście prawidłowe okrążenie znaków, są to boje, trasa jest ustawiona w formie trójkąta, jest to najprostsza trasa, którą stosuje się dla żeglarstwa. Mamy bogaty jakby udział zawodników z różnych krajów. Zdecydowanymi faworytami i zwycięzcami dzisiejszego dnia są zawodnicy z Wielkiej Brytanii. Także z reguły wszystkie wyścigi, które odbyły się, a było dzisiaj 7 wyścigów, wygrali zawodnicy z Wielkiej Brytanii. Tych ludzi na pewno kręci współzawodnictwo, tak jak w każdej dyscyplinie, w prawdziwym żeglarstwie jest tak samo. Jest przede wszystkim adrenalina, emocje są i przede wszystkim kwestia ukończenia wyścigu jak na najlepszym miejscu. Także to są dosyć duże emocje, tak w prawdziwym żeglarstwie. Mnie namówił do tego brat, bo on jest modelarzem, często chodził na modelarnię, budował różne modele i tak mnie to, powiem, że mnie to zazdrościłem mu. Bo ja jestem muzykiem, gram na instrumencie, ale i nie potrafiłem czegoś takiego. Kiedy jak przyniósł do domu model, to tak złożyłem i tak poszedłem raz tam z nim na zajęcia i spodobało mi się takie coś. No i tak jak dowiedziałem się, że będą dzisiaj takie regaty, no to postanowiłem wziąć w tym udział. I mieliśmy zrobione już modele, no i kiedy przyjechaliśmy, myślałem, że to będzie coś łatwego, że na pewno pójdzie nam dobrze, ale pomyliłem się. Okazało się, że konkurencja była bardzo dobra, chociaż mi najgorzej też nie poszło, kolegom tak samo, nie? I to jest bardzo fajny sport. Zachęcam innych. Zapraszaliśmy całe rodziny wrocławskie do tego, aby poznać nowy sport. Abyśmy się integrowali nie tylko poprzez latające modele, ale również te małe pływające modele. To nie tylko spędzanie wolnego czasu, ale to również dzielenie rodzinnych pasji, to również zagospodarowywanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie lata, to również pokazywanie swoich umiejętności właśnie poprzez pokolenia, czyli dziadek może coś przekazać najpierw swojemu synowi, później swojemu wnukowi, a później rodzi się z tego rodzinna tradycja. Mamy takich gości tutaj na zawodach, z czego się bardzo cieszymy. Ponieważ mamy gości z zagranicy, chcielibyśmy im pokazać Wrocław z najlepszej strony, stąd za chwilę obejrzymy Ostrów Tumski, później odbędziemy rejs po Odrze, a potem przejdziemy się jeszcze po rynku, żeby poszukać wrocławskich krasnali. Główny cel tej imprezy to oczywiście integracja. Integracja zarówno rodzin wielopokoleniowych, jak również integracja wielu społeczności. Nie tylko wrocławian, ale społeczności międzynarodowych.